Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim, którzy będą mnie słuchać. A sądzę naprawdę, że warto z racji tematu, który chcę poruszyć i który wiele lat temu, dokładnie 15, poruszył moje serce, kiedy będąc prezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich spotkałem się w cztery oczy ze świętej pamięci księdzem arcybiskupem archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej Zygmuntem Kamińskim. I on przekazał mi szokującą dla mnie wówczas informację, że istnieje trzech świadków, trzech rybaków łowiących trochę na zasadzie kłusownictwa ryby pod Tamą na Zalewie Wiślanym, gdzie 25, powtarzam, 25 października wrzucone zostały jeszcze nie zwłoki. Wrzucone zostało ciało wcześniej przez 6 dni torturowanego przez bandytów sowieckich, proszę Państwa, sowieckich, nie polskich. Polscy bandyci 19 porwali Piotrowski i spółka, pobili i przekazali Sowietom. Ci torturowali, wyrywając język, można powiedzieć, jak Andrzejowi Świętemu Boboli, wyrywając paznokcie, można powiedzieć, jak żołnierzom wyklętym, i 25 wrzucili księdza Jerzego w wodę zalewu. 26 nastąpiło pierwsze wyłowienie zwłok w utajnieniu przed mediami. Sprowadzono tam i płetwonurków, i siedzących w więzieniu wówczas, w areszcie, Piotrowskiego, Chmielewskiego i tam jeszcze chyba był Pękala. Tych odpowiedzialnych za porwanie i pobicie. A może Pękala był ich przełożony. W każdym razie oni wskazywali różne miejsca, ale nie wskazali tego, w którym rzeczywiście zwłoki były, gdzie płetwonurkowie odnaleźli księdza. 26 zostały one wyłowione, po raz pierwszy przebadane, ponieważ nie było śladów pobytu w wodzie, bo tego ciała w wodzie wtedy nie było poza paroma godzinami, czy paronastoma godzinami między 25 a 26, więc wrzucono z powrotem do wody po wstępnej sekcji i wyciągnięto 30 już właśnie, robiąc tą całą szopkę medialną, którą znamy do dzisiaj. Może ja na początku, kiedy już wspomniałem o tych rybakach, może jeszcze powiem, że niecały rok temu od innego wspaniałego kapłana, asystenta obecnego arcybiskupa, księdza Juliana, dowiedziałem się nomen omen przy parafii, która jest patronką Solidarności w Szczecinie, przy placu Matki Teresy. Dowiedziałem się właśnie, że tych trzech rybaków już zapłaciło życiem. Zostali skrytobójczo zamordowani w niewyjaśnionych okolicznościach. I taka jest prawda. Mówię o tym dlatego, że choćby zmusza mnie do tego rozważanie księdza Jerzego. Noszę je w sobie i codziennie je czytam, a w zasadzie modlę się tym rozważaniem. Ostatnie słowa wypowiedziane w kościele po mszy świętej w Bydgoszczy, ostatnie, jaką odprawił, kiedy rozważał różaniec święty. I wtedy powiedział takie słowa. Tylko ten może zwyciężać zło, kto sam jest bogaty w dobro. Kto dba o rozwój i ubogacenie siebie tymi wartościami, które stanowią ludzkiej godności dziecka Bożego. Zachować godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać zło, to kierować się w życiu sprawiedliwością. Sprawiedliwość wypływa z prawdy i miłości. Zwyciężać zło dobrem, to zachować wierność prawdzie. Dążenie do prawdy wszczepił w człowieka sam Bóg. Aby zwyciężać zło dobrem, trzeba troszczyć się o cnotę męstwa. Chrześcijanin musi pamiętać, że bać się trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników jałowego spokoju.
Aby zło dobrem zwyciężać i zachować godność człowieka, nie wolno walczyć przemocą. Tyle ostatnie słowa przy rozważaniu różańca świętego księdza Jerzego. A teraz książka, bardzo ważna, najważniejsza może, jaka została wydana, chyba w takiej formule jedyna, przez pana Wojciecha Sumlińskiego, tytuł Wydaje ci się, że wiesz, kto naprawdę go zabił? 30 lat Holokaustu, prawdy o jego śmierci. Tu jest jedna nieścisłość, ale o niej powiem. Po przeczytaniu kilku pytań, które zadaje autor, notabene też bohaterski człowiek, który zapłacił za dążenie do prawdy wielką cenę, o mało co cenę życia. I ona znajduje się na końcu tej książki. Przeczytam te pytania. Nie wszystkie, te najbardziej istotne. Jak doszło do tego, że przez 30 lat prawdziwe okoliczności śmierci księdza Popiełuszki pozostają opatrzone klauzulą tajemnicy i najwyższej tajności? Wszystko, co opinia publiczna wie o zamordowaniu księdza Jerzego Popiełuszki, poza datą i miejscem jego uprowadzenia oraz samym faktem jego śmierci, jest kłamstwem. Powtarzam, datą i miejscem uprowadzenia, nie śmierci. Śmierci data 25 października. Nomen omen, dlaczego dzisiaj chciałem nagrywać, bo wczoraj był 25 października. Kto i dlaczego dwukrotnie odebrał prokuratorowi Andrzejowi Witkowskiemu prowadzenie śledztwa w sprawie śmierci księdza Popiełuszki? Co zawiera nigdy wcześniej niepublikowany list prokuratora Andrzeja Witkowskiego adresowany do ówczesnego premiera Jarosława Kaczyńskiego? Ważne pytanie. Mam nadzieję, że kiedyś doczekamy odpowiedzi. Gdyby to był Lech Kaczyński, świętej pamięci prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, nomen omen również mój kolega ze Szczebielinka, z którym, jak mówiłem wcześniej w rozmowie niejako kuluarowej, wiele godzin żeśmy o Polsce rozmawiali, nie dyskutowali, bo szukaliśmy prawdy. Więc gdyby to był święty pamięci Lech Kaczyński, znalibyśmy i treść tego listu, tego, co zawiera, i na pewno podjęte byłyby działania niezbędne do tego, żeby wyjaśnić prawdę. Co jest nieścisłego w tej książce? O czym nie wiedział Wojciech Sumliński? Bo nie pisze nieprawdę, znaczy pisze nieprawdę, ale nie kłamie. Bo ten człowiek po prostu... On pisze, że różaniec księdza Jerzego został znaleziony na trawniku w pobliżu właśnie tej jednostki wojskowej sowieckiej, gdzie był torturowany. Natomiast prawda jest inna. Ja ją znam ze spotkania z księdzem, ojcem salezjaninem, obecnie kiedyś na Witkiewicza, to była sala teraz na Jana Bosko 1 w Szczecinie, gdzie byliśmy obecni na koncercie, mogę powiedzieć znowu mojego kolegi, ale to jeszcze trzeba było coś o gorzowskich spotkaniach powiedzieć i rozmowach. Pawła Piekarczyka, znana postać. To miał swój koncert, tam Leszek Dobrzyński był również i w pewnym momencie ten ksiądz powiedział, że on należy do komisji wyjaśniającej kościelnej, powołanej przez Kościół może, tak? Wyjaśniającej prawdę o śmierci księdza Jerzego, i on mi może powiedzieć z pełną, stuprocentową gwarancją prawdziwości, że ten różaniec księdza Jerzego został znaleziony właśnie w jednych z pomieszczeń w tejże bazie sowieckiej. I a propos tej komisji, to już moje ostatnie jakby
słowo skierowane tym razem do Kościoła. Może dlatego jeszcze mam, czuję się bardziej uprawomocniony, że zawsze dążyłem do prawdy i jako harcerz jestem 53 lata instruktorem czynnym Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Przepraszam, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oczywiście od 1989 roku, ale instruktorem harcerskim od 1968 roku. To wtedy działo się w Krakowie, kiedy z nim zostałem. Jako katecheta, w którym zostałem po internowaniu, bo szkoły, gdzie byłem matematykiem, fizykiem, zostały przed nami zamknięte z racji właśnie służby Solidarności, służby harcerstwu, prawdzie właśnie. Chciałem zaproponować inną komisję, która zdąży przed kanonizacją. To jest ważne, bo kiedy w czasie przejścia, nazwijmy to pochodu z katedry gdańskiej na cmentarz, w czasie, kiedy odbył się, można powiedzieć, prawdziwy, honorowy, uroczysty pogrzeb, wcześniej w katedrze msza święta, ku czci Inki Zagończyka, podszedłem do wspaniałego człowieka, autora książki o chyba najbardziej patriotycznej, dzielnej, bohaterskiej Polce z ducha i z honoru, chociaż krwi polskiej w niej nie było. Mówię Ani Walentynowicz, z którą się bardzo zaprzyjaźniłem. To jest kwestia głodówki w 1982 roku i potem właśnie pobytu u niej w domu, gdzie kontowaliśmy tą głodówkę, no i potem jeszcze wielu, wielu rozmów. I tą książkę napisał Ania Walentynowicz, Ania Solidarność, Sławomir Cęckiewicz, wspaniały człowiek, historyk. I jego zapytałem właśnie w czasie, tak jakoś mnie coś natknęło, co z prawdą o księdzu Jerzym. On mi powiedział, proszę pana, do kanonizacji nikt tego nie ruszy, bo nie chce tego ani nikt w państwie, ani nikt w kościele. Mówi o hierarchicznym oczywiście kościele, bo ja też jestem kościołem i ja tego chcę. Oczywiście jest wielu takich, którzy tego chcą. W imię prawdy. A teraz zaczęliśmy synod i podobno głos, czyli wspólna droga, głos tych cywilów, czy świeckich w kościele, jak to się mówi, laikatu, ma być równie ważny jak hierarchów kościoła, szczególnie biskupów. No więc niech mój głos, mam nadzieję, również będzie ważny. Więc proponuję kościołowi hierarchicznemu powołanie innej komisji, która zdąży do kanonizacji. I właśnie, żeby tam znalazł się właśnie Sławomir Cęckiewicz, właśnie ów salezjanin, który jest w komisji obecnej, który mi powiedział o tym różańcu. Widział pan tam na pewno księdza Małkowskiego, to był jedyny kapłan, bohaterski kapłan, który mówił publicznie o udziale Rosjan w zabójstwie księdza Jerzego. No, spotkałem się z nim, mam zaszczyt wspólnego zdjęcia z Pałacu Prezydenckiego, kiedy otrzymywał order stulecia niepodległości, otrzymał go również mój przyjaciel, jezuita, ojciec Bronisław Sroka, z którym razem wędrowaliśmy w pielgrzymkach. Miałem zaszczyt te pielgrzymki organizować z pomocą właśnie ojców jezuitów. Uczestniczyła w nich przede wszystkim młodzież, którą katechizowałem w pierwszym ELO, największym i najstarszym w Szczecinie, którą serdecznie pozdrawiam razem z tą całą szkołą. A więc ten ksiądz powinien się znaleźć. Być może jeszcze ktoś, przychodzi mi do głowy pan Kratiuk, który będzie obecny, można powiedzieć przewodniczący czy dyrektor Stowarzyszenia Polonia Christiana, właśnie w Szczecinie w czwartek będzie miał spotkanie na auli w szkołach salezjańskich. Będzie ważny temat, Kościół w Polsce jako szansa dla świata. No jeżeli Kościół ma być szansą dla świata, to musi stanąć w prawdzie również w trudnych tematach. A dla mnie najprostszym i jednak, jak się okazuje, bardzo trudnym tematem jest prawda o śmierci męczeńskiej księdza Jerzego, bo męczeństwo trwało nie kilka godzin, ale tydzień. I cóż jeszcze powiedzieć na zakończenie? Chciałbym się posłużyć filozofem, jednym z największych, najbardziej mi bliskich, Sokratesem, nazywanym
przez niektórych ojcem filozofii, który powiedział takie słowa, takie zdanie dla mnie charyzmatyczne. W nim było działanie Ducha Świętego 400 ponad lat przed Chrystusem. Wiem, że nic nie wiem, bo nie wiem, co jest to prawda i nie wiem, co to jest wolność. Wiem, że to, co wy, Ateńczycy, za prawdę i wolność uważacie, to są brednie. Wierzę, że kiedyś pojawi się ktoś o wiele większy od nas ludzi, kto nam powie, co to jest prawda i co to jest wolność. I pojawił się. W pełni Bóg i w pełni człowiek, złączony swoim bóstwem i człowieczeństwem, nierozerwalną unią hipostatyczną, tak to się nazywa. Jezus Chrystus powiedział, ja jestem prawdą. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I dzisiaj bym powiedział i na tym chcę zakończyć. Ja wiem, że nic nie wiem, bo ja naprawdę nie wiem, dlaczego w wolnej Polsce, gdzie Kościół może mówić prawdę, ciągle jest kłamstwo wyryte na kamieniu nagrobnym, gdzie spoczywa ksiądz Jerzy, że on został zamordowany 19 października, chociaż jest to kłamstwo. I dlaczego nikt z ważnych tego świata, mówię o kościele hierarchicznym, ale również o władzach, którzy mienią się być przecież zwolennikami prawdy i solidarności, że w imię solidarności nikt nie porusza oficjalnie tego tematu, a kłamstwo obowiązuje do dzisiaj. Do widzenia Państwu, a większości słuchających mnie powiem szczęść Boże. Niech prawda zwycięży. Amen.